Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim znajduje się w obrębie Starego Miasta. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1252 roku. Budowla w kolejnych wiekach była wielokrotnie trawiona przez pożary, a dzisiejszy stan jest wynikiem przebudowy z początku XVII wieku. Dzięki tym pracom piękny gmach zachował gotycki charakter miejskiej fary, czyli kościoła parafialnego. Budowla jest murowana z dwuspadowym dachem. Do świątyni przylega XVI-wieczna wieża nakryta szpiczastym hełmem. Kruchtę wejściową poprzedza portyk zwieńczony rzeźbami aniołów i świętego Jana Nepomucena. Przy kruchcie stoi XVIII-wieczna kamienna figura świętego Floriana. Wnętrze świątyni jest trójnawowe. W nawie głównej zachował się fragment gotyckiej kamieniarki. Największe wrażenie robi unikatowa dekoracja sklepienia z 1551 roku, wykonana przez Johannesa Dalbora i Dominika Dipara, o czym świadczy napis umieszczony na sklepieniu. Użyli oni techniki sgraffito, bardzo popularnej na Śląsku w okresie renesansu. Powierzchnię muru pokrywano warstwami białego i czarnego tynku, które następnie zdrapywano, by uzyskać dwubarwny rysunek. Dekoracja ta została odkryta podczas remontu prezbiterium w 1925 roku. Przedstawia sceny z życia Chrystusa, postacie świętych oraz motywy związane z fundatorami kościoła. Na uwagę zasługuje również drewniany polichromowany tryptyk, wykonany w 1606 roku przez Saksończyka Paula Meyera. Po zamknięciu ołtarz przypomina monstrancję. Na zamkniętych skrzydłach zobrazowano dzieciństwo Chrystusa, natomiast sceny otwartego ołtarza przedstawiają motywy pasyjne. W nawie głównej znajduje się również barokowa polichromowana ambona, a na chórze XVIII-wieczne organy. Do nawy głównej przylega kaplica Szafgotszów, w której złożono trumny członków rodu. Zbudowano ją w 1545 roku, a jej fundatorem był Hans Szafgotsz, który jako pierwszy został w niej pochowany. W kaplicy znajduje się okazałe epitafium tej znamienitej rodziny, zajmujące całą wschodnią ścianę. Nagrobek powstał prawdopodobnie w latach 1585-89 z fundacji Hansa, Ulricha i Christopha von Szafgotsz, a jego autorem był Saksończyk Hans Klincz. W bogatym obramowaniu z czterech kolumn zdobionych herbami przedstawiono również herby rodzin skoligaconych z Szafgotszami, a w środku w rzędzie ustawiono naturalnej wielkości figury członków rodu. Mężczyźni przedstawieni zostali w zbrojach, a kobiety w paradnych sukniach. U ich stóp umieszczono figurki klęczących dzieci. Wszystkie postacie łączy rodzinne podobieństwo, ale artysta postarał się także o uwidocznienie cech indywidualnych. U podstawy epitafium znajduje się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Na zwieńczeniu widoczna jest scena ukrzyżowania, a następnie złożenie do grobu i zmartwychwstanie. W grobowcu znajdowało się pierwotnie 17 trumien, ale część uległa zniszczeniu. Podobno to Szwedzi splądrowali kryptę w roku 1646. Przeszło 150 lat później, miejscowy dzwonnik i jego wspólnik, producent wyrobów z cyny, próbowali ukraść cenny materiał z grobowca. Dla zabezpieczenia przed kolejnymi grabieżami kryptę zamurowano w 1822. Niestety, 100 lat później pozostało już tylko 12 trumien. W kaplicy Szafgotszów znajduje się również wyjątkowy zabytek. To duża kamienna chrzcielnica o renesansowej dekoracji. Według napisu na trzonie została wykonana w 1578 roku. W środkowej części widnieją inicjały fundatora, Melchiora Zachsego, który był dworzaninem hrabiego Szafgotsza. Mosiężna pokrywa pochodzi z początku XX wieku. Kościół świętej Jadwigi był wielokrotnie restaurowany. Świadczy to o wielkiej pieczołowitości w pielęgnowaniu i poszanowaniu przeszłości.
cała społeczność Gryfowa Śląskiego otaczała opieką tę wyjątkową budowlę, która skłania do modlitwy i zadumy oraz jest nie lada gratką dla miłośników historii i architektury nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju.